Dzień dobry, kochani! Witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na taki szybki przegląd produktów, które zamówiłam w drogerii Hebe. Oczywiście w aplikacji. Produktów jest dosyć mało, dlatego od razu szybciutko sobie do nich przejdziemy. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj zamówiłam, to jest korektor Hean. Odcień Vanilla. Ma być to korektor kamuflujący, mocno kryjący cienie pod oczami i niedoskonałości skóry. Zobaczymy ten odcień. No, pachnie dosyć tak jak krem. Powiem szczerze. Spróbuję sobie zakryć tę żyłkę. Widzicie, mam takie żyłki. Zobaczymy. Czy przy takim nieprofesjonalnym. Nieprofesjonalnym sklepywaniu to coś da. Od razu się przekonam, czy działa. I tak wygląda efekt. No nie powiem, całkiem nieźle. Nie widać tych szarych żyłek tak mocno, aczkolwiek tutaj z tej strony troszkę widać, tutaj lepiej jest zakryte. Także będę go testować również pod oczami. Dzisiaj akurat nie mam żadnego makijażu. Kolejną rzeczą, którą też już zdążyłam użyć na dłoni, ale użyję jeszcze raz, to jest balsam brązujący i nawilżający do ciała 5 w jednym. To ma nam dawać efekt stopniowej opalenizny. Jest to wegański, cruelty free and vegan, czyli jest to balsam wegański. Oczywiście nie testowany na zwierzętach, Evelyn jest firmą nietestującą na zwierzętach, co bardzo mnie cieszy. Czy naprawdę nie działa mi pompka? Zobaczcie, jest open. Klikam open. I mogę sobie tu kręcić. Czy tu jest jakieś zabezpieczenie, słuchajcie? Nie widzę. Co jest grane? No trudno. Balsam wygląda tak. Ja już sobie nauczyłam. Nauczyłam się po prostu radzić z takimi cyrkami, że pompka nie działa, więc jakby to mi nie zrobi większej różnicy, po prostu może sobie przełożę ten balsam do jakiegoś innego opakowania z dobrą pompką albo coś, bo nie mam ochoty zwracać produktu. Balsam pachnie dość ładnie. On ma wyciąg, co tam ma? Jakie ma te wyciągi? Olejek z orzechów brazylijskich i olejek kokosowy i bardziej czuję zapach orzechów niż olejku kokosowego. Tak, i to ma dawać efekt stopniowej opalenizny. Jak widzicie, na razie nic się nie dzieje. No szkoda, że ta pompka. Że jest coś z tą pompką, kurczę. Jeszcze zobaczę działanie, ale mam nadzieję, że chociaż działanie będzie dobre. Zakupiłam również dwie odżywki 8 w jednym. To jest chyba jakaś zmieniona formuła, bo tutaj jest napisane, że jest to hipoalergiczna i bez formaldehydu odżywka. Natomiast ja kiedyś miałam właśnie z formaldehydem odżywkę 8 w jednym. Bardzo dobrze mi się sprawdziła. Również ta odżywka jest wegańska. I tutaj mamy właśnie do czegoś, do jakich paznokci jest przeznaczona. I była taka promocja, że jeżeli zamówimy jeden produkt do paznokci typu lakier, utwardzacz, odżywka, coś takiego, to drugi w takiej samej lub niższej cenie otrzymamy za grosz. I ja dobrałam sobie tą samą odżywkę. Szczerze mówiąc, to myślałam, że to jest tamta odżywka z formaldehydem, ale mam nadzieję, że ta będzie też tak dobrze działać.
Zamówiłam również glinkę Gasul. Też 100% wegańska, oczyszcza i wygładza do cery wrażliwej i normalnej. Ja akurat mam skórę tłustą. Znaczy mieszaną. Mam skórę i wrażliwą, i suchą, i tłustą. Glinka z lawy marokańskiej. Bogata w krzem, magnez, potas, wapń, żelazo, glin, miedź, lit i cynk. Zobaczymy. Tu jest napisane. Zmieszaj z odpowiednią ilością aktywatora wody, oleju lub tak, żeby uzyskać maseczkę o konsystencji gęstego błota. Nałóż ją na skórę i zwilżaj wodą lub hydrolatem, aby nie wyschła. Tak, nie można dopuścić, żeby ta glinka wyschła na twarzy, bo może to bardziej zaszkodzić niż pomóc, z tego co ja słyszałam. Dlatego stosując się do tych zaleceń, będę ją testować, a jeżeli zobaczę, że jest pomocna i zgodnie z tymi zaleceniami nie krzywdzi mojej skóry, która jest wrażliwsza niż mojego faceta, to może dam mu natrądzik, skoro jest oczyszczająca i wygładzająca. Czytałam, że natrądzik glinki są dobre, więc zobaczymy. Tutaj jest pięk drobnoziarnisty liren. To jest z wiórkami kokosa i owocem noni. Tutaj mamy skład. Również jest wegański. Bardzo mnie ciekawi właśnie ten skrób peeling z kokosem. Lubię ogólnie zapach kokosa też, więc z chęcią przetestuję. Kolejna wegańska i cruelty free. Maseczka matująca, oczyszczająca. Oczywiście jest to Eveline. Matcha biolek, awokado biolek, konopne pestki, moreli. Też chyba wystarczy mi przynajmniej na 2 razy. Też jest tu glinka. Tu jest napisane, że doskonale oczyszcza skórę z toksyn. Zmniejsza widoczność porów lub i zaskórników. Działa też antybakteryjnie. Matcha. Olejek z awokado nawilża i regeneruje. Olejek konopny redukuje niedoskonałości. Będzie się szykowała podwójna pielęgnacja. Test. No, pewnie dam jeszcze może kiedyś mojemu facetowi to do przetestowania. Taki szalony pomysł, ale tak serio to pewnie sama zużyję w ciągu najbliższego roku te wszystkie maseczki, bo mam spory zapas. I kolejną również maseczką to jest maseczka z brokatem. Zobaczcie, jaki ten brokat jest piękny i błyszczący. Ja uwielbiam, jak coś jest takie błyszczące. I to są jagody berych, kwas hialuronowy i ekstrakt z granatu. I to jest. Tutaj nie ma oznaczenia, że maseczka jest wegańska. Trudno. Ale bardzo chętnie pobawię się tym pięknym brokatem. Zauważyłam, że chyba naprawdę przyciemny jest ten korektor dla mnie na skórę. Aczkolwiek może się dogada z moją skórą na lato. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawiacie łapkę w górę i komentarz. Jeżeli nie chcecie pominąć innych moich filmików, zostawiajcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Oczywiście komentujcie śmiało, co Wam się z tego sprawdzało, co nie, co mieliście. Czy na przykład, czy znacie jakieś dobre cruelty free i najlepiej wegańskie produkty na trądzik, na wągry, takie różne rzeczy. Z którymi czasami no, zdarza się, że mam problem. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!